otwieram obrady Rady Sesji Gminy Radziłów. Stwierdzam, że na dzisiejszą sesję przybyło 13 radnych, co wystarczy do podejmowania prawomocnych uchwał. Chciałbym przywitać na dzisiejszej sesji pana wójta Roberta Dziemkiewicza, panią sekretarz Krystynę Jankowską, panią zastępcę wójta Elinę Duchnowską. Pani wskaźnik mam zapisana, ale nie widzę. Kierownika GOPS-u Józefa Jurskiego, kierownika zespołu obsługi szkół Mirosława Gąbka, dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grajewie, pana Bogdana Korosa, witam serdecznie. Zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie, pana kapitana Arkadiusza Wyszorze. Witam wszystkich radnych i sołtysów. Oj, przepraszam, przywitałem dzisiaj dyrektorów. Witam w pierwszym rzędzie pana dyrektora, gospodarza tego miejsca, pana Mariusza Kaszaka, przepraszam panie dyrektorze. Witam panią dyrektor gimnazjum Anetę Michałowską, witam serdecznie. Panią dyrektor szkoły podstawowej we Mścichach Bogusławę Statkiewicz. Panią dyrektor szkoły podstawowej w Słuczu Alicję Gruzinowską. Pana dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzewie Edmunda Degarza. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Radziłów za pierwsze półrocze 2013. Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie. Sprawozdanie z działalności Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP na terenie gminy Radziłów. Sprawozdanie z działalności szkół, w tym wyniki ze sprawdzianów za rok 2012-13. Podjęcie uchwał w sprawie zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie, przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pod nazwą Kompleks Turystyczno-Rekreacyjny w Radziłowie etap drugi, realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13, jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania odnowa i rozwój wsi, określenia wysokości i stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014, zmiany w budżecie gminy na rok 2013, dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radziłów na lata 2013-2023, interpelacje radnych Rady Gminy, odpowiedzi, sprawy różne i wolne wnioski i punkt ostatni zakończenia obrad Rady Gminy. Czy ktoś w sprawie porządku obrad chce zabrać głos? Proszę zajmować się. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Sołtysi, goście zaproszeni, dyrektor szkół. Prosiłbym o dodanie w punkcie 9, w podpunkcie H uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku. Przepraszam bardzo. Nie ta. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka. Chciałem w tym miejscu od razu się usprawiedliwić, dlaczego ta uchwała trafiła dopiero pod obrady, dopiero dziś. Każdy z Państwa wie, czyta w prasie, po 18 latach urodziły nam się w gminie trojaczki. Analizowaliśmy, jak mamie tych trojaczków pomóc, ponieważ przekracza próg dochodowy do wymogów socjalnego. Nie możemy w żaden sposób, nie ma żadnego artykułu, który by nam zezwalał na udzielenie pomocy tejże rodzinie. Dlatego też w ostatniej chwili tak znaleźliśmy rozwiązanie, żeby podjąć uchwałę o zwiększeniu tak zwanego becikowego dla osób, które dla mam, które urodziły
nocy nieprzespanych jest 3 razy tyle, co przy jednym dziecku. Dlatego też proszę Państwa radnych o podjęcie tej uchwały, o przegłosowanie ich porządkowe. Oczywiście chciałbym, żeby przed tą uchwałą odbyła się przerwa, której na spokojnie Państwo radni mogliby się jeszcze na tą uchwałą zastanowić, przemyśleć kwoty i swoją decyzję. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę. Poddam pod głosowanie wniosek, który złożył pan wójt. Kto z Państwa jest za wpisaniem do porządku obrad w punkcie 9 podpunkt H uchwały o tytule uchwała w sprawie określenia, w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że do porządku obrad został wniesiony punkt, który proponował pan burmistrz. Punkt kolejny. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół wyłożony był do plonu w sekretariacie obsługi rady. Mogli państwo się zapoznać z tym protokołem. Czy są jakieś wnioski czy propozycje w sprawie zmiany tego protokołu, czy ich nie ma? Jeżeli nie ma, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przy jednym głosie wstrzymującym protokół został przyjęty. Punkt kolejny. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami, w tym przedstawienie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu. Proszę panie wójcie, zabierze głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Sołtysi, goście zaproszeni. To w poprzedniej sesji wydano zarządzenia nr 73/2013 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. Zarządzenie 74/2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Radziłów ustawami na 2013 rok. W sprawie zmian w zarządzeniu nr 103/2010 dnia 31 grudnia 2010 rok dotyczącym polityki rachunkowości. Zarządzenie 76/2013 w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Radziłów na 2014 rok. Zarządzenie 77/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej natury na dzień 2 września 2013 roku. Zarządzenie 78/2013 w sprawie powołania biegłych. Zarządzenia 79/2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminny. Zarządzenie 80/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wychowawców gminnych na terenie gminy Radziłów. Zarządzenie 81/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Zarządzenie 82/2013 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2023. Zarządzenie 83/2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Radziłów ustawami na 2013 rok. Zarządzenie 84/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły podstawowej i twórczej. Zarządzenie 85/2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły podstawowej w Kanorzewie. Zarządzenie 86/2013 w sprawie wyrażenia zgody dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie na dysponowanie nieruchomością komunalną na cele budowlane. Zarządzenie 87/2013 w sprawie wykazu gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie 88/2013 w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej. Zarządzenie 89/2013 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub potrzebek regulujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Zarządzenie 90/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Jak Państwo radni wiecie, zakończyliśmy, odebraliśmy już inwestycje przebudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
miejscowości Karwałowo do miejscowości Ostrowic, miejscowości Ostrowic i części miejscowości Okrasin. Złożyliśmy wniosek na dalszą część kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin. Jak Państwo widzicie, w miejscowości Karwałowo jest wykonywana nawierzchnia asfaltowa. Przerwie zachęcam Państwa do obejrzenia nowo oddanego do użytku miasteczka lotu drogowego tutaj przy gimnazjum w Radziłowie i w tym miejscu serdecznie Państwa zapraszam na uroczystości 11 listopada na mszę świętą do kościoła naszego parafialnego w Radziłowie. Potem na złożenie kwiatów przed pomnikiem. W dalszej części na otwarcie właśnie tego miasteczka ruchu drogowego oraz młodzież na turniej 11-listopadowy turniej piłki nożnej, który będzie się tutaj w gimnazjum w Radziłowie. Pani dyrektor jako organizatorka w dalszej części będzie mogła coś powiedzieć, jeżeli będą pytania. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeszcze pani przewodnicząca, pani sekretarz może przedstawi informacje i świadczeń majątkowe. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 24 ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym informuję, że obowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowymi według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku były następujące osoby. Pani Aneta Michałowska, dyrektor gimnazjum, pani Alicja Puzinowska, dyrektor szkoły podstawowej w Słuszu, pan Mariusz Kaszak, dyrektor szkoły podstawowej w Radziłowie, pani Dorota Malinowska, dyrektor szkoły podstawowej w Kramarzewie, pani Bogusława Statkiewicz, dyrektor szkoły podstawowej w Wojcichach, pani Edyta Duchnowska, zastępca wójta, Krystyna Janukowska, sekretarz gminy, Anna Jakubczyk, prawnik gminy, Józef Wielski, kierownik naszego GOPS-u, pani Krystyna Czaplicka, kierownik USC, pani Barbara Suska, pani Barbara Żydecka, gminy księgowe, pani Elżbieta Krawcewicz, inspektor urzędu, pani Grażyna Wicik, inspektor urzędu i pani Agnieszka Łościska, podinspektor urzędu. Razem 15 osób, w tym 14 osób złożyło oświadczenie majątkowe w ustawowym terminie, to znaczy do 30 kwietnia 2013 roku wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu podatkowego, czyli kopię PIT-ów, w dwóch egzemplarzach. Jedna osoba, dyrektor szkoły podstawowej w Kramarzewie, złożyła oświadczenie majątkowe po terminie ustawowym, jednakże zmieściła się w wyznaczonym terminie, który wskazał wójt gminy Radziłów. Jednocześnie pani dyrektor szkoły podstawowej w Kramarzewie złożyła drugie oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 23 kwietnia 2013 roku w związku z odwołaniem ze stanowiska. Nowy dyrektor, pan Edmund Dergacz, szkoły podstawowej w Kramarzewie, złożył oświadczenie majątkowe w terminie ustawowym w związku z objęciem stanowiska dyrektora, wskazując stan majątkowy na dzień 1 września 2013 roku. Jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych tych osób został przesłany Urzędowi Skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenia. Podczas analizy treści oświadczeń majątkowych badanie podano wszystkie rubryki dokumentów co do spełnienia kryterium staranności, zupełności i wypełniania rubryk oświadczeń. Niektóre osoby zobowiązane do złożenia tych oświadczeń nie wykazały przynależności majątkowych lub wskazywały zaciągnięte kredyty w całości nie należności do spłacenia. Pracownicy zostali pouczeni o konieczności wypełniania oświadczeń dokładnych. Wszystkie oświadczenia zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Radziłów. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. Ostatnia sesja odbyła się dosyć dawno, 22 lipca, od tego czasu sierpnia. W imieniu Rady zostałem zaproszony, tak mówię, chronologicznie na obchody upamiętnienia bitwy w Brzędach, gdzie też byłem. Nie wiem, czy Państwo, na pewno Państwo słyszeliście o obchodach rocznicy bitwy pod Grzędami.
to było jedno zaproszenie, które otrzymałem, na którym byłem. To kolejne było zaproszenie na obchody do Żylków. Też wziąłem udział. Tak jak co tydzień jestem na dyżurach czwartkowych, podpisuję uchwały z pism, które wpłynęły do Rady. Było tam pismo, podanie mieszkańca miejscowości Brychy w sprawie remontu drogi w miejscowości Brychy. To było państwa Karwowskich. Wpłynął również apel Rady Miasta. Rada Miasta Grajewa podjęła uchwałę, w której zaoferowała pomoc dla szpitala ogólnego w Grajewie. Potem też wystąpiła do naszej rady, abyśmy w miarę możliwości finansowych wsparli tą inicjatywę, którą oni podjęli. Tak jak pani sekretarz przedstawiła sprawozdanie z kontroli oświadczeń majątkowych, ja też państwu przedstawię taką informację z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2012. Stosownie do artykułu 24 ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję, że obowiązanie do złożenia oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady według stanu na 31 grudnia 2012 roku były następujące osoby: Zbigniew Rączkowski, Jan Borawski, Jarosław Dąbrowski, Zdzisław Mikucki, Eugeniusz Mikucki, Józef Wierciszewski, Jan Obrycki, Henryk Rogowski, Katarzyna Olszewska, Andrzej Bajkowski, Bogdan Polkowski, Rutkowska Bożena, Mordasiewicz Wiesław, Krzysztof Danowski. Razem 14 osób złożyły one oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, to znaczy do 30 kwietnia 2013 roku, wraz z kopią swego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni. Jest tu jeden wyjątek. Pan Mikucki jeszcze nie złożył tego oświadczenia. Oświadczenie złożył. Tak, dołączył pan Urzędu Skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu. Jeżeli są pytania z mojej strony, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie. Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie. Proszę panie dyrektorze, gdyby pan był uprzejmy przedstawić informację. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, chciałbym na wstępie serdecznie Państwu podziękować za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Jestem tak w zasadzie po raz drugi, poprzednio uczestniczyłem w budynku w innej miejscowości. Tam też byłem mile zaskoczony tym, co Państwo tam zrobiliście. Tutaj też nie byłem tutaj długo przy tej szkole, ale muszę tak swoją opinię wyrazić i powiedzieć, że otoczenie tej szkoły bardzo, że tak powiem, zmieniło się na plus. Jest pięknie uporządkowany teren, także gratuluję Państwu naprawdę bardzo tego. Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy Radziłów sprawuje, jak Państwo wiecie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Radziłowie. Jest on, że tak powiem, w strukturze organizacyjnej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, a w skład jeszcze tego ośrodka w naszej strukturze organizacyjnej wchodzi Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grajewie. Dlatego, że łączy tutaj pracę i funkcję doktor, który występuje jednocześnie w Białaszewie, jak również tutaj w Radziłowie, żebyście Państwo nie mieli problemów z dostawaniem się podczas okresów urlopowych. Tą strukturę troszeczkę zmieniliśmy, niezależnie od kształtu i granic gmin. My pracujemy trochę inaczej, że tak powiem, swoją politykę zdrowotną kształtujemy trochę w oparciu o inne zasady i kryteria.
W zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31 października 2013 roku objętych jest 3440 pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POS. Dla tych pacjentów realizowane są świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i położnej. Ośrodek zdrowia czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. W godzinach nocnych oraz w dni wolne, niedzielę i święta, lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną i wyjazdową sprawuje Szpital Ogólny w Grajewie. Macie Państwo tutaj dość dogodną sytuację z uwagi na to, że lekarz rodzinna, która u Państwa jest, że tak powiem, skupia w sobie umiejętności lekarza pediatry, jak również lekarza rodzinnego. Drugi z lekarzy, pan dr Basan, jeszcze nie posiada specjalizacji, nie ma też uprawnień do tworzenia własnej listy, dlatego że wymogi NFZ-u w tym zakresie wzrosły. Jeśli chodzi o to, czy on może zapisać na swoją własną listę, musi mieć 10, bez specjalizacji będąc, musi mieć 10 lat stażu pracy w POZ-cie, dopiero wtedy mógłby tworzyć własną listę. On jest w trakcie specjalizacji, bodajże z chorób wewnętrznych, także kiedy ją skończy, nie umiem Państwu odpowiedzieć. Dzisiaj będę tam wizytował ośrodek, na pewno zapytam, jak się sprawy mają i jak się do przodu posunęły. Natomiast świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza POS sprawuje, tak jak Państwu powiedziałem, dwóch lekarzy z taką specjalizacją, jak mówiłem. W roku 2013, w okresie od stycznia do listopada, lekarze udzielili porad dla około 10 147 pacjentów, co stanowi średnio około 1015 pacjentów miesięcznie. W tym przyjęto 2111 dzieci do ukończenia 18 roku życia, 3484 osób powyżej 65 roku życia oraz 5749 kobiet. W tym samym okresie zrealizowano wizyty domowe u osób obłożnie chorych, 25 wizyt patronażowych, 394 badań profilaktycznych, dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz szczepienia ochronne według obowiązującego kalendarza szczepień. Opiekę pielęgniarską sprawuje 5 pielęgniarek, które posiadają pełne kwalifikacje wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy. Pielęgniarki wykonują wizyty domowe, wizyty patronażowe, zabiegi zlecane przez lekarza, testy przesiewowe, świadczenia profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, szczepienia ochronne, profilaktykę i promocję zdrowia. Wszystkie dzieci ze szkół na terenie gminy Radziłów są objęte opieką pielęgniarki szkolnej, która posiada kwalifikacje w tym kierunku. Dzieci klas 1-6 szkół podstawowych, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, zostały objęte grupową profilaktyką próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Opiekę położniczą sprawuje położna środowiskowa rodzina z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Sprawuje ona opiekę nad kobietami bez względu na wiek oraz noworodkami bez względu na płeć do drugiego miesiąca życia. Odczytałem Państwu, bo to są tutaj cyfry, dane i tak dalej, także jeśli chodzi natomiast o budynek, który swego czasu wspólnie z Państwem podjęliśmy zadanie inwestycyjne, Państwo się zgodzi się dołożyć do tego. W tej chwili 12 bodajże listopada w godzinie 9 będzie pogwarancyjny odbiór tego budynku i chciałbym tutaj już teraz, może najchętniej widziałbym Panią Edytę, bo jest tam mieszkanką tego budynku i myślę, że ma Pani jakieś uwagi i tak dalej. W momencie odbioru pogwarancyjnego można je zgłosić do wykonawcy, który będzie związany, że tak powiem, to wykonać.
Oczywiście tutaj ośrodek, tak jak przeczytałem Państwu, jest czynny od godziny 8 do 18, ale lekarze do 18 są w dwa dni tygodniu, czyli wtorki i czwartki. Natomiast pozostałe dni do godziny 18 obowiązek sprawowania tego nadzoru i przyjmowania pacjentów z tego rejonu ma szpital ogólny, ma przychodnia rejonowa w Szczuczynie w te dni lub przychodnia rejonowa w Grajewie na ulicy Kolejowej. Natomiast po godzinie 18 dni wolne szpital ogólny w Grajewie. Tak to jest zorganizowane, tak to jest ustalone z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to wszystko w porządku, dlatego że gminne ośrodki zdrowia, inne pracujące na wsiach mają, nie muszą pracować codziennie do godziny 18 z uwagi na oczywiście sprawy kadrowe, bo przecież to jest tak mniej więcej wygląda. Także jeśli natomiast o jeszcze inne sprawy, które dotyczą w ośrodku zdrowia na stanie wyposażenia tego ośrodka znajduje się defibrylator. Państwo wiecie, co to jest za urządzenie, prawda? To jest takie dwie klamry, które w razie tam powiedzmy ustania, zatrzymania akcji serca, uderza się prądem i tak dalej i można uratować czasami życie. Ten defibrylator znajduje się w naszym ośrodku już 5 lat i tak się stało, że skończyła się ważność tego akumulatora, który tam jest. Koszt tego akumulatora z ostatniej tutaj propozycji jest 904 zł 36 groszy brutto. Na ten moment zakład nasz nie może wyłożyć tych pieniędzy. Po prostu no, nie mamy takich pieniędzy, nie były planowane zresztą i tak dalej. Także jeśli chcielibyście Państwo zakupić, ale zakupić ten akumulator i przekazać, bo innej drogi nie ma. Praktycznie to są wydatki rzeczowe, czyli dofinansowania przez organ założycielski, starostwo nie ma takiej możliwości, bo to są, można dofinansować tylko środek trwały. Natomiast tutaj nie ma tego kierunku odblokowanego. Jeśli Państwo chcielibyście, żeby ten sprzęt nadal funkcjonował i był na stanie, obsługiwać jego oczywiście może Pani doktor Czcińska, nie ma tutaj żadnych problemów. Ona umie się tym posługiwać bardzo dobrze, jest jednocześnie lekarzem pogotowia w Grajewie, także prosiłbym. Druga sprawa, którą chciałbym tutaj zgłosić, no to oczywiście jestem wdzięczny za to, że w otoczeniu ośrodka jest piękny parking i tak dalej, ale ten sam teren wokół ośrodka jeszcze pozostał. Gdybyście Państwo jakieś mieli dodatkowe środki, żeby tam dalej trochę uporządkować, to chciałbym powiedzieć, że przecież zrobicie to sobie, nie? Swoim mieszkańcom, sobie, wszystkim do tego. Myśmy jako zakład spore pieniądze już tam wyłożyli na termomodernizację i tak dalej. Także tutaj nie ma przeszkód w finansowaniu tego budynku, bo on jest przecież na Państwa stanie, na stanie gminy. Także finansowanie może odbywać się wprost w tym temacie. Także nie ma żadnych przeszkód. Też kłaniam się nisko i zwracam się do Państwa z wzięciem tego pod uwagę. Jeśli są jakieś pytania do naszej działalności albo uwagi, to prosiłbym o przekazanie. Ja za chwilę będę jechał do ośrodka zdrowia. Będę tam dzisiaj z dwoma lekarzami rozmawiał na ten temat i te uwagi przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Może pan do pana dyrektora? Z tej strony, oby te cyfry, które pan dyrektor podawał, były jak najmniejsze. No, spytam, tak, czy te cyferki rosną, czy maleją? Znaczy, trudno powiedzieć, jest to sytuacja taka... Można się dołączyć, panie dyrektorze. Jest to sytuacja taka raczej stabilna. Średnia ilość przyjmowanych pacjentów z tych cyfr, które państwu podałem, to jest tak mniej więcej dziennie nasi lekarze przyjmują około 47 pacjentów. Nie jest to cyfra mała. Mają obowiązek rejestrować pacjentów co 10 minut. A to tylko dlatego, żeby ułatwić Państwu tą sytuację, żebyście
nie czekali od rana na lekarza, żebyście mieli wyznaczoną mniej więcej orientacyjną godzinę, bo ona jest orientacyjna. Jeśli się uda lekarzowi załatwić szybciej, to jest już pacjent przygotowany, żeby jego przyjąć, jeśli później musi trochę poczekać. No takie są sytuacje wszędzie. W każdym ośrodku i w Grajewie, i w Wąsoszu, i w Szczecinie, wszędzie taka sytuacja jest. I kiedy jest to niewygodne dla pacjentów, no bo ktoś tam jest bardziej nerwowy i kłóci się, że powinien być wcześniej przyjęty i tak dalej. Ale tego nie ominiemy, bo niestety każdy chciałby szybciej być przyjęty, tym bardziej, że pierwszeństwo w przyjmowaniu mają matki z dziećmi małymi lub osoby w stanie zagrożenia życia. Także to mniej więcej tak wygląda. Ja mam jeszcze pytanie. Proszę bardzo. Chodzi mi o ten defibrylator. On jest dostępny tylko w godzinach pracy ośrodka zdrowia. Nie ma możliwości innej. To znaczy, jeśli jest gdzieś tam dostępny lekarz, nie? Bo tutaj... Mamy przeszkolonych nauczycieli z gimnazjum i z podstawówki. Uczestniczyło osób w sumie 18 w kursie udzielania właśnie pomocy, pierwszej pomocy przedmedycznej i no mają ci nauczyciele takie uprawnienia, żeby korzystać z defibrylatora również. Czy to... Trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, bo to są już czynności takie, że tak powiem, ratujące życie niejednokrotnie i nie wiem, czy one mogą bez nadzoru lekarza być wykonywane pomimo tego przeszkolenia. Tak wspólnie albo na naszą odpowiedzialność nie chciałbym tego, że tak powiem, powiedzieć, że można tego użyć, nie? Natomiast pod nadzorem lekarza na pewno. Ja przedyskutuję z panią doktor Cińską. My na razie ten defibrylator przejęliśmy do Grajewa, ale on jest w Grajewie też nieużywany, bo czekamy na to, na ten akumulator. Może to jest kwestia tego, że liczą się minuty tak naprawdę w przypadku ratowania życia. No, się tutaj są, są inne sposoby ratowania, no przecież tam sztuczne oddychanie normalną, tradycyjną metodą lub w każdym ośrodku są zestawy ratujące, czyli ambu i tak. Ja rozumiem, tak dalej. Ale to też tylko w godzinach takiej pracy. W tym momencie no tak trzeba czekać, jednak ta droga jest... Poza godzinami pracy oczywiście no, należy karetkę pogotowia wzywać, jeśli to jest tam zagrożenie życia i tutaj bezdyskusyjnie ona powinna przyjechać. Ja to widzę na przykład jako dyrektor w ten sposób, że dyspozytor nie powinien decydować o tym, czy karetka przyjedzie, czy nie. Co najwyżej powinna przyjechać, jeśli stwierdza, że to było wezwanie takie nieuzasadnione, to można pacjenta obciążyć za to wezwanie, ale ja nie widzę tutaj możliwości, żeby to oni decydowali o tym, żeby odpowiedzieć negatywnie na takie wezwanie. No tym bardziej, że teraz jest chyba sytuacja taka, że łącznie tutaj ze Strażą Pożarną pogotowie podjęło decyzję o budowaniu nowej placówki w okolicy Straży Pożarnej i będzie chyba jeden zespół, jeden dyspozytor. Najprawdopodobniej tak. No i tak będzie to zorganizowane. Ja zawsze byłem za tym systemem, za tak rozwiązanym problemem, żeby to wszystko było łącznie. To jest na wzór krajów mniej więcej zachodnich, że jeśli jest gdzieś tam burda, rozruba, to jedzie cały zespół pojazdowy. Jeśli dojeżdża i ktoś stwierdza, że to ten X zrobił tą rozróbę, to kosztami dojazdu całego zespołu, czyli karetka, straż pożarna i policja, kosztami obciąża się takiego człowieka, który rozrabia. W ten sposób na przykład w krajach zachodnich nie ma tak zwanych nadzorów, takich straży, czy tam powiedzmy firm ochroniarskich. Tam po prostu każdy się pilnuje, żeby nie rozrabiać, żeby później docelowo nie płacić. Także kierunek chyba jest taki i to idzie w tym kierunku. Także myślę, że jeśli przyjdzie do zapłacenia za taki zespół wyjazdowy, to i ten zespół skorzysta, no i oczywiście będą spokojniejsi nieco. Także na razie jest tak, że część zadań wykonuje pogotowie ratunkowe, część szpital, ale się
to porządkuje, w dobrym kierunku to idzie. Natomiast może chwilę jeszcze Państwu powiem o systemie, który teraz obowiązuje. Bo jak Państwo wiecie, czasami być może i u Państwa macie problemy związane z wypisywaniem recept, ewentualnie z refundacją. Obowiązuje taki system, który Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga, że jeśli chcemy mieć recepty wypisywane na ryczałt, musimy mieć zaświadczenie ważne, które jest ważne jeden rok, od specjalisty w tym zakresie. I wtedy musicie Państwo żądać, czy ubiegać się u lekarza o wypisanie recepty na tak zwany ryczałt. W przeciwnym wypadku lekarz ten nie ma prawa wypisać Państwu na ryczałt. Musi wypisać na inne możliwe tam sposoby, czyli z refundacją niższą, 30% i jeszcze mniej. Także musicie Państwo tego przestrzegać. Tutaj pacjenci muszą się do tego dostosować, bo w przeciwnym wypadku są takie sytuacje, że jeśli lekarz zrobi coś nie tak, nie mając tego zaświadczenia, to Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo do skontrolowania tej sytuacji i w przypadku wypisania refundacji na inną skalę niż tam jest dozwolona, żąda zwrotu tej refundacji, obciąża prywatnie lekarza i tylko nie od kwoty tej refundacji, od całej wartości kontraktu, czyli mogę powiedzieć na ten przykład, jeden z naszych lekarzy wypisał na przykład receptę dla przyszła pacjentka, czyli żona męża, który w tym czasie leżał w szpitalu i nie ujawniła, że ten człowiek jest w szpitalu, tylko poprosiła o wypisanie recepty. Lekarz nie zapytał, czy ten mąż jest w domu, czy w szpitalu, wypisał tą receptę. Okazało się, że fundusz odmówił zapłacenia za jego pobyt w szpitalu do momentu, kiedy doszedł, kto popełnił błąd. Okazało się, że on popełnił błąd i że za refundację, która wyniosła dla pacjenta 10 zł, on zapłacił, wiecie Państwo ile? 8,5 tysiąca złotych kary. Także możecie Państwo sobie wyobrazić i prosiłbym, żeby niepotrzebnie naszych lekarzy nie narażać, bo to są duże obciążenia finansowe dla nich nawet. Bo on to musi później z prywatnej kieszeni zapłacić. Także prosiłbym o dostosowywanie się do zaleceń. Słucham? Raz do roku. Raz do roku od specjalisty w zakresie, powiedzmy, częste choroby to cukrzyca i tak dalej, POHP i te wszystkie leki nasercowe. Tutaj musicie Państwo dostarczać zaświadczenia dla lekarza bez żadnego problemu. W innym wypadku... Ale to tak. Trzeba dużo wcześniej do tego specjalisty zarejestrować się, bo są kolejki nawet 3-4 miesiące. Także proszę się tak rejestrować z takim uprzedzeniem. Jeśli jest 3 miesiące, a jeszcze jest termin 3 miesiące, że Państwu tam upływa ten termin ważności tego zaświadczenia, to z tym wyprzedzeniem trzeba się zarejestrować. Także no, tu szczególnie zwracam uwagę. Poza tym jeszcze chcę Państwu zwrócić uwagę, a sobie sami przeanalizujecie, czy ten system refundacyjny do leków, który jest w tej chwili obowiązujący, no to się odbywa na takiej zasadzie, że refundacja jest do jednostki chorobowej i do osoby. Czyli my tak naprawdę nie mamy nic sobie na własną rękę nic nie możemy zrobić. Czy jeśli pacjent przychodzi i stwierdza się u niego daną jednostkę chorobową, to do tej jednostki jest refundowany lek. I tą informację o każdym z Państwa musimy wysłać do NFZ-u w sposób informatyczny. Czy tak naprawdę ja osobiście jako pacjent mogę powiedzieć, jako pacjent, jako dyrektor, bo jako dyrektor muszę te zadania wykonywać, ale jako pacjent powiem Państwu, że nie zgadzam się z taką formą refundacji, gdzie wiedzę o moich jednostkach chorobowych posiada natychmiast NFZ. Dlatego, że to może w przyszłości mi przeszkadzać do pełnienia różnych funkcji. Także możecie Państwo sobie przeanalizować, czy taka forma refundacji jest dla Polaków właściwa. Bo tutaj refundacja
bez wymieniania jednostki chorobowej byłaby bardziej oczywista i taka, że tak powiem, do przyjęcia. Natomiast ta forma jest jak najbardziej nie do przyjęcia. To jest tylko na marginesie taka uwaga, z którą ja osobiście nie zgadzam się jako pacjent. A Państwo możecie też przeanalizować i się do tego, bo na pewno ktoś, kto z Państwa nie pełni jakichś funkcji publicznych, typu powiedzmy tam prezydent, burmistrz, wójt i tak dalej, no to jemu jest obojętne, jego jednostka chorobowa, chociaż nie zawsze, bo jeśli chodzi o jednostki chorobowe typu jakieś choroby weneryczne, jakieś tam powiedzmy AIDS bądź inne rzeczy, no to też jest takie, powinno być objęte mocną tajemnicą, żeby nikt się o tym nie wiedział, nie dowiedział. A dzisiaj jest taka możliwość, że jeśli system jest zorganizowany tak, że nie ma podłączenia komputer na sztywnych łączach, a na radiowych, to ja, będąc dobrym informatykiem, stanę pod przychodnią i wszystkie tematy wychwycę i przechwycę. Kogo zechce, ten przechwycę. A są jeszcze inne możliwości, żeby te informacje, a one muszą być szczególnie chronione, te informacje, muszą być szczególnie chronione. Przed nami oczywiście jeszcze wytyczne dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej, które miały wejść w 2014 roku. Nie wiem, czy wejdą. My oczywiście prowadzimy rozmowy na ten temat, na temat wprowadzenia tej elektronicznej dokumentacji medycznej. Tylko muszę Państwu powiedzieć, że to jest takie trochę mamienie pacjentów tym, że ja będę miał pełną wiedzę i z tą pełną wiedzą będę po całej Polsce jeździł na temat moich jednostek chorobowych, dlatego że jeszcze zakłady medyczne nie są dostosowane na przykład do wykonywania zdjęć, że tak powiem, cyfrowo i przesyłania tej informacji do mojej dokumentacji medycznej. Mówię tu o zdjęciach rentgenowskich bądź innych tematach, które można w ten sposób robić. I teraz, jeśli na przykład prowadzimy ją w 2014 roku, w 1 lipca, to te dzieciątka, które się po tym czasie urodzą, to one będą miały już, można powiedzieć tak, pełną dokumentację medyczną, ale my nie będziemy jej mieli pełnej, dlatego że naszej dokumentacji od początku mego tam powiedzmy istnienia nikt nie będzie wprowadzał do komputera. No przecież to można zaorać te panie, które tam siedzą w jednostkach organizacyjnych, żeby każdą dokumentację państwa prowadziła elektronicznie. Także trzeba sobie mieć pełną świadomość, że jadąc gdzieś na zewnątrz do lekarza innego, powiedzmy, gdzie będę musiał czy musiała się dostać, muszę wziąć ze sobą karty informacyjne, te, które posiadam, zaświadczenia od specjalistów, kopie, żeby tamten lekarz też mógł na podstawie tych dokumentów skserować i wypisać mi, przedłużając mi leki. Bo czasami są takie sytuacje. Do nas też przyjeżdżają pacjenci ze Śląska, gdzie na przykład chodzą po różnych lekarzach rodzinnych i nie mogą wypisać sobie leku. Nawet miałem taką osobistą interwencję pana starosty, który prosił, żebyśmy my przejrzeli tą dokumentację, którą pacjent posiada ze sobą i żeby jemu wypisać przedłużenie leku. Także tutaj też sygnalizuję państwu takie sytuacje, że ktoś jest mocno chory albo ma takie jednostki chorobowe, wyjeżdża gdzieś na długi okres i może być prawdopodobne, że zechce tam wypisać leki, to w stanie takim trzeba sobie mieć dokumentację, żeby się z nią zwrócić gdzieś tam do lekarza. I wtedy to jest oczywiście trudno do innego lekarza bez w stanie niezagrożenia życia się dostać, bo Narodowy Fundusz Zdrowia warunkuje tylko i płaci za te stany zagrożenia życia, że w sytuacjach nagłych to my nie możemy odmówić pomocy takiemu pacjentowi, niezależnie od tego, czy on jest naszym pacjentem, czy nie jest. Także dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pan dyrektor o swoim fachu i o swojej pracy mówić. Proszę bardzo. Ja bym chciała zapytać, czy szpital boryka się z brakiem lekarzy, bo widzę, że pracują emerytowani lekarze, czy nie wiem, jak to jest. Znaczy,
trudno mi odpowiedzieć za dyrektora szpitala, bo ja nie znam tej sytuacji. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że wiek tak naprawdę nie jest przeszkodą do pełnienia, wypełniania funkcji lekarza. Nie? Ja nie uważam tego kryterium za do tego. Mieliśmy tutaj też w swojej branży i swojej jednostce organizacyjnej przykład doktora Mochowskiego, którego wysoko cenię i umiejętności i tak dalej. No i różne były tam zdania, że tak powiem, pacjentów na ten temat. Jedni uważali, że może jeszcze leczyć, drudzy uważali, że już jest za stary, żeby leczyć. No i ja osobiście mogę powiedzieć tylko swoje zdanie, że dla mnie nie jest to żadne kryterium. Choroba psychiczna czy coś takiego jest kryterium, że trzeba człowieka odsunąć. Natomiast wiek nie jest kryterium. Lekarz ma umiejętności na to. Młodzi lekarze, czy zgłaszają się do pracy w szpitalu? Jeśli chodzi o szpital, trudno powiedzieć. Wiem, że kogoś tam mają na stażu i ktoś odbywa, nie? Staż pracy. Na pewno proszę się nie martwić o to. Nikt ani organ założycielski nie pozwoli na to, żeby szpital w Grajwie przestał istnieć. To jest za poważna sprawa, żeby taką decyzję podejmować. Także wcześniej czy później, jeśli uzna dyrekcja i tam zarząd cały za stosowne, żeby dozatrudnić młodych lekarzy i specjalizować ich w określonych kierunkach, to na pewno to zrobią. Także nie zapomnę o tym. Także, a to, że pracują tam lekarze emerytowani, ja jestem pełen uznania dla nich. Oni są naprawdę fachowcami w tym. To są, jest kilka osób tam pracujących w sensie dr. Miłkowskiej czy tak dalej, to nie można odmówić im, że ich wiek odebrał im umiejętności leczenia. Absolutnie nie. Także... Czy są jakieś pytania? Proszę. Szanowny Radny, jesteście się wysłyszeni. Chciałbym tylko dodać, iż ostatnio prowadziłem rozmowy z panią dyrektor, jak cudzysłowie, pogotowia w Łomży. Istnieje konsensus, żeby zrobić placówkę pogotowia w Radziłowie, z tym, że nie da się to uczynić jakby do końca tej kadencji z prostej przyczyny, gdyż konkurs w NFZ-cie był ogłoszony na konkretne punkty, nie było tam punktu w tym czasie w Radziłowie. Dlatego pani dyrektor jakby boi się, mimo to, że NFZ jest przychylny temu, żeby taki punkt powstał, boi się jakby zerwać, bo żeby stworzyć punkt w obecnym czasie trzeba było zerwać kontakt i przystąpić jeszcze raz do konkursu. Każdy obawia się konkurencji, dlatego też ustalone jest, że w 2014 roku, bo jakby to jest możliwy termin do zaczęcia przygotowań, starania się o taki punkt w Radziłowie. Jeżeli wszystko poszłoby po myśli, taki punkt istnieje taki w stawiskach, powstałby w 2016 roku. Dziękuję. Jeszcze zapomniałem o jednej ważnej sprawie. Jeśli mogę, to chciałbym Państwu tutaj może o tym przypomnieć. Jak Państwo wiecie, od początku tego roku został wprowadzony tak zwany system EWUŚ, tak? Wiecie, czyli przychodzimy do lekarza, rejestratorka wystukuje nasz PESEL i tak dalej, sprawdza, czy jesteście Państwo ubezpieczeni. Z wielu powodów, w wielu sytuacjach jest tak, że pacjent albo świeci na zielono, albo na czerwono. Czyli na czerwono to nie ma ubezpieczenia. Jest jakiś problem z tym tematem i nie można sobie pozwolić na to, żeby tego nie wyjaśnić. Trzeba natychmiast to wyjaśniać. Dlaczego on świeci na czerwono, ustalić. Czasami muszę Państwu powiedzieć, ja mam ogromne zastrzeżenia do funkcjonowania tego systemu EWUŚ, bo w przeciągu tego roku to nasi lekarze, w tym dr Trzcińska i pani Elżbieta Smauga, może z 10 razy świeciły na czerwono, czyli system z informacji pana rektora NFZ-u wynika, że jeśli wyjaśni się sytuacja, to NFZ będzie płacił od tego momentu, kiedy ona się wyjaśni, ale użył stwierdzenia bardzo niebezpiecznego kapitacyjnie. Niezależnie od tego, że za okresy wcześniejsze ta składka była płacona. My jako zakład nigdy nie spóźniliśmy się z płaceniem
swoje składki za swoich pracowników, nawet jednego dnia. A pani doktor Świeciła i pani Sławuga Elżbieta może 10 razy. Żeśmy interweniowali w tej sprawie oczywiście i to nie jest taki błahy przypadek, bo jeśli system wyrzuca panią doktor Trzcińską, to wyrzuca też jej dzieci absolutnie. I wtedy pieniędzy nie mamy za nią, za państwa dzieci. Ja mówię o przypadku jej, żeby mówić państwu o tym, że was też na pewno to może spotkać, dlatego że ktoś z państwa, kto ma na przykład dwa źródła dochodu, czyli na przykład dwie prace zatrudnione w jednym zakładzie i w drugim zakładzie. I teraz w jednym pracujecie na stałe, a w drugim na przykład okresowo ten zakład płaci składkę zdrowotną. I teraz komunikat ZUS podaje, czy KRUS podaje do Narodowego Funduszu, że z tego tytułu utracili się państwo ubezpieczenie. System nie identyfikuje, czy drugi ten powód został ustał też, wykreśla po prostu wszystko. Wykreśla całą waszą rodzinę, wszystkich, wszystkie dzieci i tak dalej. I jest to powód do niezapłacenia dla naszego ośrodka za państwa pieniędzy. Zwracam na to szczególną uwagę. Druga sprawa jest to, państwo jesteście w sumie w większości rolnikami. Może niektórzy tam pracują i w zakładach innego typu. Natomiast zwracam uwagę na to. Szczególnie praktyki wcześniej uprawiał KRUS. KRUS wykreślał, proszę państwa, na przykład tak. Macie dziecko uczące się w szkole średniej. Skończyło 18 lat, KRUS już wykreślił. Szukał powodów do tego, żeby oszczędności za tego. Proszę, przy każdym ukończeniu przez wasze dziecko 18 lat kontrolować ten temat, czy czasami KRUS nie wykreśla. Poza tym muszę państwu powiedzieć, że tak, że dziecko kończy szkołę i niezależnie od tego jeszcze przez 4 miesiące ma uprawnienia do ubezpieczenia, a później po 4 miesiącach powinniście państwo jego, jeśli nie uczy się nadal, wykreślić, czyli zgłosić do wykreślenia. Natomiast KRUS, ZUS robi to wcześniej, za was robi to wcześniej. Skończył szkołę, na przykład obronił magistra, już oni w tym momencie wykreślili. Nie przestrzegają prawa do ubezpieczenia przez was jeszcze te 4 miesiące. Proszę to kontrolować i na bieżąco z nimi się kłócić. Powinni również kary ponosić. Do tego. Oczywiście. I tu chodzi o to, oni szukają pieniędzy wszędzie, gdzie to jest możliwe. Tym bardziej, że w tej sytuacji państwo wiecie, że rolnicy w tej chwili płacą różne, w zależności od ilości hektarów, tak? Płacicie państwo, bądź nie płacicie, nie? I tak dalej. I tutaj dbajcie o swoje rodziny, o swoje dzieci, które zgłosiliście tam i pilnujcie tego na bieżąco. Dlatego, że my na tym, jak będziemy tracili, to my będziemy też się kurczyli. Nasi pracownicy nie będą mieli w ogóle pieniędzy za to. Te stawki nie są wysokie. Proszę państwa, oni dla nas płacą za jednego pacjenta miesięcznie 8 zł. 8 zł. A rocznie 90 zł. Możecie państwo wyobrazić, że w tej puli, którą otrzymujemy, musimy się zmieścić w tym i zrobić ten remont w budynku i tak dalej, opłacić płace pracownikom, kupić badania diagnostyczne dla państwa. To nie są duże pieniądze. Ja muszę państwu powiedzieć, że w skali całego zakładu to się nic nie bilansuje. Oni nie płacą nam tyle, jakie my mamy koszty. Natomiast my oczywiście bilansujemy to poprzez czynsze, jakieś tam wynajmy lokali, mieszkań i tak dalej. I to wszystko po dołożeniu do całej puli, to dopiero zaczyna się bilansować. Także nie jest tak, jak oni to przedstawiają kolorowo. Czasami używają stwierdzenia takiego, że lekarz rodzinny ma wynagrodzenie kapitacyjne, czyli płaci się za pacjenta, powiedzmy, i tego, co chodzi trzy razy w tygodniu do lekarza, i takiego, który nie chodzi nigdzie, ale na tym sztuka polega. Że ten, który nie chodzi do lekarza, to daje pieniądze dla tego, który chodzi trzy razy. Bo jemu trzeba takie badania zrobić i te 90 zł w skali roku to szybko pójdzie przecież. Czyli ktoś inny musi nałożyć na tego, który w danym momencie chodzi częściej. Także ta sytuacja tak wygląda. Mówię to państwu tak informacyjnie, żebyście państwo mieli wiedzę, jak to funkcjonuje, jak to wygląda.
w tym momencie. Także dobrze, trzeba sprężać się i starać się, żeby to wszystko tak ze sobą połączyć i powiązać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rzeczy nam pan wyjaśnił. Tak, rzeczy, które naprawdę mają wpływ na naszą pewność takiego ubezpieczenia. To sam fakt. Akurat jeśli chodzi o tych studentów, o uczniów i że są nieubezpieczone, to tak rzeczywiście jest. Niby zgłasza się, że to jest taki okres taki przejściowy, a potem jednak, gdy już mówi się, że jest u studentką czy tam studentem, to pani łaskawie informuje, no wie pani, ale przez te 4 miesiące nie było dziecko ubezpieczone. Dobrze, że nic się nie stało, ale gdyby się coś stało i tak naprawdę... Dowiaduje pacjent, że niby został wykreślony z ubezpieczenia w momencie, kiedy przychodzi do okienka. Się okazuje, że on świeci na czerwono. Oni mają podstawę do tego, żeby nam nie zapłacić, czyli ostatecznie świadczeniodawca traci te pieniądze w tym momencie. Także no, próbują system kapitacji, że tak powiem, troszeczkę wyeliminować z tego. No, ale to, że jest drugi lekarz prawidłowy, to jest bardzo dobrze. Także dziękujemy. Jest nam o wiele łatwiej. Ja zawsze uważałem, proszę Państwa, i dlatego Państwa informuję, żeby, bo jest przyjemnie i miło pracować ze społeczeństwem, które jest świadome tego, co, jak to się odbywa. I to dlatego miejcie Państwo wiedzę pełną na ten temat, jak to jest, jak to wygląda i dlatego wtedy można, że tak powiem, stawiać jakieś pretensje, wymagania i tak dalej, bo tak naprawdę to nie jest tak łatwo nam i szpitalowi, nie jest tak łatwo, bo podmiotów organizacyjnych na rynku przybywa, prywatnych i tak dalej, a źródłem finansowania jest jeden i ten sam NFZ, który chce sfinansować i państwowe, i prywatne. Jeśli się tego sektora nie rozdzieli, to nie będzie nigdy porządku, bo jest teraz skutek tego, że jest takie finansowanie, jest podwójne finansowanie, bo idziemy na przykład, przykładowo, powiem Państwu, ten ZIP, który teraz został wprowadzony, on może służyć w dobrej i złej, w złym celu, dlatego że możemy pójść na przykład do sprawdzić sobie na swoje konto wejść i zobaczyć. Byliśmy u lekarza specjalisty, zapłaciliśmy, wzięliśmy kwit fiskalny oczywiście i jednocześnie patrzymy na stronę NFZ-u, że NFZ też im zapłacił za to samo. I tu jest przyczynek do tego, żeby takie nieprawidłowości wyeliminować. I tu dlatego jestem przeciwny, żeby źródłem finansowania był jeden i ten sam. Bo powinny być inne źródła ubezpieczenia, prywatne zupełnie, gdzie sektor prywatny się kontraktuje i sektor państwowy. Takie jest moje zdanie, ale to jest moje zdanie. Może ktoś się z tym nie zgadza. Dlaczego medyków tak rozwija? Słucham? Medyków, dlaczego tak rozwija się właśnie? Proszę Pani. Ja, jeśli pan wyłączy kamerę, to ja powiem. Nie zadawaj trudnych pytań. Dobrze, nie widzę pytań. Dziękuję panie dyrektorze jeszcze raz za przekazanie tego informacji. Kolejny punkt to jest sprawozdanie z działalności Państwowej Straży Pożarnej w Gryfie. Proszę panie komisarzu. Dziękuję serdecznie. Pani wójt, panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni goście. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Gminy Radziłów w tym szczególnym miejscu. Pragnę serdecznie pogratulować tego przedsięwzięcia, które z pewnością posłuży nie tylko obecnemu, ale także przyszłym pokoleniom uczniów i nauczycieli. Zgodnie z porządkiem, z punktem 7 porządku obrad, przedstawię Państwu krótką charakterystykę zagrożeń na terenie powiatu krajewskiego, jak również na terenie gminy Radziłów. Jeżeli chodzi o powiat, mam tutaj, pozwoliłem sobie przygotować taką statystykę za okres od początku roku do 31 października. Oczywiście trochę tych zdarzeń przybyło, ale na razie będziemy się poruszać właśnie tym terminem do końca października, dlatego że w listopadzie z pewnością tych zdarzeń będzie więcej. Jeżeli
Jeżeli chodzi o pożary, to na terenie powiatu grajewskiego od początku roku do dnia 31 października zmontowano około 113 pożarów. Jest to oczywiście sporo mniej niż w roku, w analogicznym okresie roku ubiegłego, to jest spadek o 76 przypadków. Jeżeli chodzi o grupy obiektów, w których one powstawały, tych cyferek jest bardzo dużo, ja tylko się posłużę niektórymi, takimi największymi, żeby Państwu naświetlić tę sytuację, dlatego że trudno je naprawdę spamiętać. W obiektach mieszkalnych było 26 przypadków, w obiektach produkcyjnych 7 przypadków, środki transportu 6 przypadków, uprawy rolnictwo 18 przypadków, no i inne przypadki to 56. Najczęstsze przyczyny tradycyjnie nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapałki 54 przypadki, wady urządzeń i instalacji elektrycznych 7 przypadków, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 19 takich przypadków było. Było 9 podpaleń, a także 9 innych przyczyn. W 5 przypadkach przyczyny pożaru niestety nie udało się ustalić, tym zajęli się biegli z zakresu pożarnictwa. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to do 31 października tego roku zanotowano ich ogółem 608 i to jest wzrost o 93 z kolei, czyli odwrotna sytuacja w porównaniu do pożarów. Te miejscowe zagrożenia, czyli może wyjaśnię, co to jest to miejscowe zagrożenie, to jest to wszystko inne niż pożar. Także akcja ratownictwa technicznego, a w skład ratownictwa technicznego wchodzi m.in. ratownictwo na drogach, ratownictwo wodno-nurkowe, ratownictwo chemiczne, ekologiczne, medyczne. Trochę tych dziedzin ratownictwa jest. Miejscowe zagrożenia powstawały w takich obiektach jak obiekty mieszkalne 113 przypadków, obiekty użyteczności publicznej 32 przypadki, środki transportu 83 przypadki, uprawy rolnictwa 8 przypadków i inne, w tym garaże, drogi, ulice, przybory wód 366 przypadków. Jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny tych miejscowych zagrożeń, to nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 12, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 67, silne wiatry 25. No dzięki Bogu akurat w tym roku te anomalie pogodowe nas trochę oszczędziły, także tych zdarzeń jest mniej w porównaniu do roku 2010, gdzie było ponad 1200. Gwałtowne opady atmosferyczne 287 przypadków, nietypowe zachowanie zwierząt, owadów 62 przypadki. To tutaj doskonale Państwo wiecie, usuwanie gniazd owadów agresywnie zachowujących się w stosunku do ludzi, prawda? Inne przyczyny 110 przypadków. Na terenie powiatu zanotowano również 7 alarmów umów fałszywych. Wszystkie te alarmy fałszywe były w dobrej wierze. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Także tak naprawdę zjechaliśmy na miejsce zdarzenia, tam nie zachodziła konieczność prowadzenia żadnych działań ratowniczych czy też gaśniczych. W wyniku powstałych zagrożeń na terenie powiatu grajewskiego 82 osoby zostały poszkodowane, w tym niestety 8 ofiar śmiertelnych i 74 przepraszam, osoby ranne. Jeżeli chodzi o straty, ogólnie wyniosły one prawie 2 miliony złotych, dokładnie 1 910 tysięcy złotych, w tym przy pożarach ponad 700 tysięcy złotych. Służby ratownicze uratowały mienie o wartości ponad 6 milionów złotych. To tak z grubsza rzecz biorąc, jeżeli chodzi o powiat. Myślę, że to, co Państwa najbardziej interesuje, jest sytuacja pożarowa na terenie gminy Radziłów. Jeżeli chodzi o pożary, zanotowano ich ogółem 3. To jest spadek w stosunku do roku ubiegłego o 12. Oczywiście mówimy o tej terminologii od początku roku do 31 października 2013 roku. Natomiast miejscowych zagrożeń zanotowano 29 i to jest wzrost o 13 przypadków. Jeżeli chodzi o te miejscowe zagrożenia, to powstawały one w takich obiektach jak obiekty mieszkalne 7 przypadków, środki transportu 4 przypadki, głównie wypadki komunikacyjne, no i inne przypadki 18. Najczęstsze przyczyny tradycyjnie niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków na drogach, silne wiatry, no i gwałtowne opady atmosferyczne. Takie najbardziej charakterystyczne zdarzenia to poszukiwanie rybaków, prawdopodobnie rybaków,
którzy postanowili nocą popływać rzeką Biebrzą, stracili orientację w terenie. No i oczywiście oprócz trzech zastępów Państwowej Straży Pożarnej brała udział jednostka OSP z Radziłowa. Po kilku godzinach akcji udało się tych panów odnaleźć. Na szczęście nic złego im się nie stało. To już nie do mnie pytanie. Teraz Zakrzewo. Wypadek z udziałem samochodu osobowego i jednośladu. Z takich bardziej charakterystycznych zdarzeń droga Radziłów-Żebry, wypadek z udziałem samochodu ciężarowego jednośladu. Zgłoszenie było dość nieprecyzyjne. W rzeczywistości zdarzenie miało miejsce na terenie gminy Wąsosz, ale z racji tego, że nie wiadomo było, gdzie to dokładnie jest, dlatego też dyżurny ze stanowiska kierowania zadysponował oprócz jednostek Państwowej Straży Pożarnej Ochotniczą Straż Pożarną z Żeber i z Radziłowa. Jeżeli chodzi o pożar, to miejscowość Borawskia Wissa, pożar jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Akcja trwała ponad 3 godziny. Przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. To taki charakterystyczny przypadek. Straty ponad 50 tysięcy złotych. Uratowano mienie o wartości 150 tysięcy złotych. Jak zapewne Państwo wiecie, na terenie gminy Radziłów funkcjonują 3 jednostki samochodowe, czyli te, które posiadają na wyposażeniu samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czyli Radziłów i Klimaszewnica. Muszę przyznać, że jednostki ochotniczych straży pożarnych są równorzędnym partnerem dla Państwowej Straży Pożarnej przy likwidacji różnego rodzaju zdarzeń. Tak naprawdę bez jednostek ochotniczych straży pożarnych sami niewiele byśmy mogli zdziałać. Prosty przykład, jeżeli zdarzenie wystąpi, powiedzmy w Radziłowie, zanim jednostka z Grajewa dojedzie, przy założeniu oczywiście, że wystarczy tego sprzętu, który dysponujemy i zasobów ludzkich, zanim dojedziemy, to trochę potrwa, bo to w zależności od natężenia ruchu, od pory roku, prawda, bo może być ślisko, może być droga nieprzejezdna, różnie może być, anomalie pogodowe, powalone drzewa, bo mamy na wyposażeniu pilarki spalinowe, no ale to wiadomo, chcąc usunąć drzewo, które trasuje drogę, no to jednak trochę by zeszło. Ja tak hasłowo sobie zapisałem to, co chciałbym Państwu przekazać, że w ubiegłym półroczu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie uczestniczyła w ćwiczeniach, które udało nam się zorganizować dzięki przychylności pana nadleśniczego Mariana Podleckiego w nadleśnictwie Rajgród w Tamie. Także tam oprócz jednostki OSP z Radziłowa uczestniczyły również inne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a także Państwowa Straż Pożarna, służby leśne, policja. Najlepszym doskonaleniem technik ratowniczych, wiadomo, są ćwiczenia praktyczne. Sama teoria nie wystarczy, bo mimo że organizujemy różnego rodzaju szkolenia teoretyczne, gdy nie będą one poparte praktyką, tak naprawdę na niewiele to się zda. Trzeba po prostu ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Dość uważnie przysłuchiwałem się temu, co powiedział pan dyrektor. Jeżeli chodzi o defibrylator, też mamy go na wyposażeniu i wiadomo, różnie może zadziałać. Trzeba uważać, trzeba naprawdę się dobrze tym sprzętem posługiwać, żeby komuś krzywdy nie zrobić. Panie dyrektorze, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziłowa i z Klimaszewnicy posiadają przeszkolenie w zakresie tak zwanej kwalifikowanej pierwszej pomocy. U nas to jest trochę inna terminologia. Także gdyby się coś zdarzyło, posiadają zestaw PSPR-1 z szynami Kremera, deską ortopedyczną, tlenem, także w każdej chwili tej pomocy mogą udzielić, gdyby zaistniała taka potrzeba. Oczywiście wiemy doskonale, że pogotowie ratunkowe w Grajewie, innymi słowy Państwowe Ratownictwo Medyczne, ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na jedną karetkę typu S, czyli specjalistyczną, i jedną typu P, czyli podstawową. Nie zawsze te siły i środki ich wystarczają do różnego rodzaju wezwań, pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia, czy też zdrowia ludzkiego. I często bywa tak, że pogotowie zwraca się z prośbą do nas, prawda? My również, jeżeli na tyle, na ile to możliwe, oczywiście prowadzimy działania samodzielne, jeżeli jest jakiś problem, oczywiście telefon komórkowy do lekarza, prawda, żeby podpowiedział. W roku bieżącym udało nam się zorganizować szkolenie w zakresie ratownictwa na wodach. Przeszkolonych zostało ponad 30 strażaków ochotniczych straży pożarnych.
tylko tak na marginesie, że działania ratownicze na wodach prowadzą wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej w zakresie podstawowym. Jeżeli chodzi o działania specjalistyczne, a takimi działaniami są działania pod wodą, to prowadzą je specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego. U nas funkcjonuje taka grupa ratownictwa wodno-nurkowego Bielczewsk, która składa się z kilkunastu strażaków dobrze wyszkolonych z uprawnieniami. Jeszcze posłużę się starą nomenklaturą, bo póki co rozporządzenie nie zostało zmienione. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy swojego kierującego, nurka kierującego pracami podwodnymi, który też w roku ubiegłym w jeziorze Hańcza ukończył szkolenie z zastosowaniem sztucznych mieszanin oddechowych typu Trimix na głębokości do 70 metrów. Także to są znaczne głębokości. Jeżeli chodzi o takie ciekawsze akcje na terenie powiatu, to warto byłoby może podkreślić to, że ta grupa wodno-nurkowa funkcjonuje. To było wydobywanie ciała mężczyzny z wód jeziora Rajgrodzkiego. Rzecz miała się porą, można powiedzieć już nocną. Mężczyzna wpadł do wody, ciało spoczywało na głębokości około 6,5 metra. Co istotne, istniało bardzo duże zagrożenie dla nurków, którzy schodzili pod wodę, dlatego że była burza. Także, no ale dzięki właśnie temu wyszkoleniu udało i wyposażeniu, prawda, udało się tego człowieka stosunkowo szybko odnaleźć. No niestety poniósł śmierć na miejscu. Drugim takim przypadkiem to było wydobywanie ciała kobiety, która utonęła w stawie w miejscowości Kołaki w gminie Rajgród. Poza tym nasi strażacy kilkakrotnie brali udział w poszukiwaniach. Pewnie Państwo słyszeliście na terenie powiatu augustowskiego miejscowość Dębowo. Kilku turystów, prawdopodobnie z województwa mazowieckiego, postanowiło popływać tratwą. No akurat tak się stało, że tratwa się wywróciła, część osób się uratowała, ale nie wszyscy. Także nurkowie nasi kilkakrotnie uczestniczyli w tych działaniach. Były to działania bardzo trudne, dlatego że wysoki poziom wody, silny nurt. Przy zabezpieczeniu po prostu nurka obracało o 180 stopni. Także to było bardzo, bardzo duże ryzyko, prawda? Nie tylko dla ratowanego, bo tutaj trudno mówić już o ratowaniu, to były w zasadzie działania humanitarne. Bo działania ratownicze to trwają do 2 godzin od momentu utonięcia, bo jest to jakby udowodnione, że w ciągu powiedzmy tam 2 godzin od momentu utonięcia funkcje życiowe udawało się przywrócić. To, co może wszystkich Państwa dotyczyć, byłem w ubiegłym tygodniu, przepraszam, w tym tygodniu we wtorek na Radzie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Byłe województwo białostockie, czyli tam 5 powiatów obsługuje Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych 112. Do tej pory, jeszcze u nas to jest, prawdopodobnie do połowy grudnia, być może do końca roku. Chociaż obietnice są takie, że do końca roku i powiat grajewski, w ogóle całe województwo podlaskie już będzie obsługiwało Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które posiada przeszkolonych operatorów. Do tej pory było także zgłoszenia na numer alarmowy 112. Z telefonu stacjonarnego wpływały do Państwowej Straży Pożarnej, natomiast z telefonu komórkowego do policji. I to się zmieni. Także jak to będzie funkcjonować, trudno powiedzieć. No, jeszcze tego nie przerabialiśmy, także z tego co wiem, są tam ludzie odpowiednio przeszkoleni, którzy znają po kilka języków obcych. Zobaczymy, z racji tego, że to jest numer alarmowy, taki no, międzynarodowy, prawda? Stąd też wymagana jest ta umiejętność posługiwania się kilkoma językami obcymi. No, zobaczymy, jak to zda egzamin w praktyce, bo generalnie operator przyjmując zgłoszenie w Białymstoku będzie musiał ustalić właściwość terytorialną danego podmiotu ratowniczego, który będzie jakby tym podmiotem wiodącym w zakresie tych działań ratowniczo-gaśniczych. Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, wiadomo, nie będzie z tym problemów. Może być problem odnośnie przekazywania informacji do służby wiodącej w przypadku zdarzenia drogowego. Tutaj trzeba też odróżnić, czy to będzie podmiotem wiodącym policja, czy też Państwowe Ratownictwo Medyczne, albo być może Państwowa Straż Pożarna. Także zapewnienia są takie, że do 16 grudnia już Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przejmie ten numer 112 na terenie powiatu grajewskiego, a do końca roku na pewno. Także chciałbym zasygnalizować, że coś takiego wystąpi. No i trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość, bo zanim osoba, operator odbierze to zgłoszenie, ustali tą właściwość terytorialną, to no, może chwilkę zająć, prawda?
Poza tym w przyszłości planowane jest też przyjęcie przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego numeru alarmowych 997, 998 i 999. Czy dojdzie to do skutku? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Po prostu coś takiego było powiedziane. Trwają nad tym prace. Zobaczymy, jak się sprawdzi 112. Dopiero wtedy będzie można coś więcej powiedzieć na temat tych numerów alarmowych. Proszę Państwa, no, tradycyjnie, tak jak co roku, także i w tym roku rozpoczęły się już przeglądy jesienne, inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. W gminie Radziłów już się były, oceny są pozytywne. Tutaj korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować panu Mirkowi za zaangażowanie, za to, że stara się naprawdę, żeby te jednostki, oczywiście poza panem wójtem, bo on jest na pierwszym miejscu, stara się, żeby te jednostki dobrze funkcjonowały, także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Poprawiło się to sytuacja, jeżeli chodzi o wyjazdowość, o poziom wyszkolenia, wyposażenia, poprawiła się to diametralnie. W roku bieżącym, podobnie jak w latach ubiegłych, organizujemy mszę za zmarłych strażaków. W tym roku ona się odbędzie w Radziłowie. Nie w Radziłowie, przepraszam, w Rydzewie, to jest koło Rajgrodu. Tam też jest taka niewielka parafia, z racji tego, że każdego roku w innym kościele robimy, żeby no, można było poznać też te obiekty sakralne, żeby strażacy mogli się spotkać. Tam msza odbędzie się 27 listopada, czyli w środę o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę oddać hołd zmarłym strażakom, to bardzo proszę. W roku bieżącym planowane są również, i to jeżeli się uda, w listopadzie ćwiczenia na terenie zakładu podwyższonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej Flyderer Grajewo S.A. To jest ten stary zakład, nie mówię tutaj o zakładzie Flyderer NDF, bo to jest jakby drugi zakład. Tutaj na tym starym zakładzie przewidziany jest również udział właściwie wszystkich jednostek straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym po to, żeby poznać zakład. A dodam, że jest to bardzo niebezpieczny zakład. W przypadku zaistnienia jakiegoś takiego prawdziwego zdarzenia naprawdę tam jest trudno prowadzić działania ze względu na możliwość wybuchów, pyłów drzewnych, także warto się z tym zakładem zapoznać. Korzystając z okazji pragnę wszystkim Państwu, którzy przyczynili się w sposób pośredni lub bezpośredni, podziękować za wsparcie. Oczywiście dowolnymi wpłatami sztandaru. W tym roku nasza komenda w maju otrzymała sztandar, który wręczył zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. To jest takie uwieńczenie dotychczasowych sukcesów, działań. Tak naprawdę byliśmy jedną z niewielu komend, która do tej pory nie posiadała swojego sztandaru. To jest oczywiście zaszczyt, ale i obowiązek, bo w tej chwili już sztandar będzie praktycznie uczestniczył, poczet sztandarowy właściwie, we wszystkich uroczystościach religijnych, patriotycznych, strażackich, prawda? Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie w miesiącu wrześniu uczestniczyła w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Były tu już 7 zawody sportowo-pożarnicze. Serdecznie dziękuję za udział. Dziękuję również serdecznie za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach, dlatego że jednostki ochotniczych straży pożarnych działają na zasadzie stowarzyszeń, więc działalność jest dobrowolna i często w większości przypadków poświęcają swój wolny czas po to, żeby nieść pomoc ludziom zagrożonym przez pożary czy też innego rodzaju miejscowe zagrożenia. I taka ostatnia rzecz, która mi się nasuwa, strażacy z Radziłowa i jak dobrze kojarzę, z Maszewnicy uczestniczyli w ćwiczeniach w komorze dymowej w ośrodku szkolenia w Łapach. Także to takie ćwiczenia takie na trochę wyższym poziomie. Także kilkanaście osób już ukończyło to szkolenie. Z terenu powiatu to jest kilkadziesiąt osób. Wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych, te oczywiście w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, na dzień dzisiejszy posiadają po kilka aparatów ochrony dróg oddechowych i trzeba umiejętnie z nich korzystać. Gdyby nie te ćwiczenia w komorze dymowej, to tak naprawdę takie suche szkolenie nic nie da. Tam dopiero mogę zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce. Zresztą trudniejszy poziom był w komorze rozgorzeniowej w Suwałkach. Tam z kolei jeździli nasi strażacy, ale tu już jest jakby wyższa
półka. Szanowni Państwo, to tak w wielkim skrócie to, co miałem do przekazania, bo tutaj można by było opowiadać nieskończenie długo, prawda? Tych cyferek też byłoby znacznie więcej, ale trudno naprawdę byłoby je zapamiętać. Myślę, że jakoś udało mi się zobrazować, że no, nie ma spokoju na terenie powiatu, coś się zawsze dzieje, mimo że tych zdarzeń w roku bieżącym jest porównywalnie tyle, ile w roku ubiegłym. No zobaczymy, na razie mamy początek listopada, do końca roku jeszcze trochę czasu zostało. Miejmy nadzieję, że będzie spokojnie, że te statystyki drastyczne wśród zabitych, prawda, się nie powiększą. Dziękuję serdecznie. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Mam nadzieję, że chciałbym, żebyście nie mieli co robić, bo było najlepiej. Nie życzę bezrobocia, ale jak najmniejszej ilości wyjazdów do wszelakich zagrożeń i pożarów. Ja chciałbym wrócić, pan profesor tu wspominał o takiej centralizacji tych numerów alarmowych. A wspomniał pan zarazem, że może być problem jakby z dysponowaniem. Jakby człowiek dysponujący w Grajewie ma jakąś taką świadomość i wyobraźnię przestrzenną terenu, miejscowości. Wiem, co to do drugiej robić. Nie wiem, czy ja to źle odbieram, czy nie. Tam ludzie będą posiadali już właściwie stosowne przeszkolenie. On w momencie odbierania zgłoszenia będzie starał się zlokalizować to zdarzenie z pełną dokładnością, na terenie którego powiatu ono zaistniało. Problem może być z dysponowaniem odpowiednich służb ratowniczych, prawda? Bo to może być ciężko ustalić. No, zobaczymy, trudno się w tej chwili do tego odnosić, dlatego że to wszystko zależy tak, od zgłoszenia. Dodam tylko, że tak naprawdę interwencji z byłego województwa białostockiego było niewiele. Jeżeli mówimy o tych zgłoszeniach, które wpłynęły na 112, tam powiedzmy w tym analizowanym okresie czasu. Jak dobrze zapamiętałem, ponad 75% tych zdarzeń to były zdarzenia takie, znaczy zdarzenia, nie zdarzenia, tylko zgłoszenia właściwie fałszywe, tak można powiedzieć, bo one nie dotyczyły w żadnym stopniu działań ratowniczych albo podjęcia działań ratowniczych, tylko to były zapytania na przykład o lokalizację danego obiektu, prawda? Tego typu rzeczy. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. No, ktoś nad tym pracował kilka lat i miejmy nadzieję, też mamy taką nadzieję. No, chociaż mówię, no trudno się odnieść. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Dziękuję. Ktoś z Państwa ma pytania do pana komendanta? Jeżeli nie ma, to dziękuję. No, jak najmniejszej ilości wiadomości. Jeżeli Państwo pozwolicie, to opuszczę, bo jeszcze mam posiedzenie komisji. 10 minut przerwy.